Na wstępie chciałbym podziękować dealerowi Dobrzańskiej za udostępnienie tego samochodu do testu. Cześć, wiecie co stoi za moimi plecami? Część z Was pewnie pomyśli, że to jest BMW serii 5 i będzie w tym trochę racji. Jeszcze ktoś pomyśli, że to jest BMW serii 5, ale to wzmocnione i też będzie w tym trochę racji. 100% racji będą mieli dopiero ci, co pomyślą, że jest to Alpina B5 Biturbo. Natomiast kompletnie nie będą mieli racji ci, co pomyślą, że jest to takie stuningowane BMW, bo Alpina nie jest tunerem BMW. Alpina to zupełnie osobna marka, która co prawda z BMW ściśle współpracuje, ale nadaje tym samochodom zupełnie nowe numery VIN. A wcześniej stary numer VIN BMW skreśla. A skoro już mowa o winach, to firma Alpina sprowadza ekskluzywne wina do Niemiec. I naprawdę, to tym razem nie jest żenujący żart prowadzącego. Może kilka słów na temat tej małej rodzinnej firmy. Założona ponad 50 lat temu przez Burkharda Bovensiepena, rozpoczęła swoją motoryzacyjną karierę od modyfikacji gaźników dla BMW 1500. W historii marki jest wiele ciekawych wątków. Dzięki podpisanemu kontraktowi z Alpiną i nabytego prawa do pobytu w Niemczech, Niki Lauda uniknął zasadniczej służby wojskowej w ojczystej Austrii. Jego kolegą w zespole Alpiny był późniejszy jego największy torowy rywal, James Hunt, a wszystko działo się na przełomie lat 60. i 70., czyli na długo przed Formułą 1. Był rok 83, kiedy Alpina otrzymała w Niemczech oficjalną akredytację producenta samochodów, a oto jak są produkowane. Bazą dla każdego z nich jest odpowiedni model BMW, który jest przez Alpinę przebudowywany, a nie jedynie modyfikowany. Używane są zupełnie inne części, zarówno w zawieszeniu, jak i w układzie napędowym. Na życzenie klienci mogą zamówić ręcznie wykonane wnętrze z najwyższej jakości materiałów, które wykraczają daleko ponad poziom BMW Individual. Pomimo tych zmian modele Alpiny, tak jak stojący tutaj egzemplarz B5, nie rzucają się specjalnie w oczy. Oczywiście nie można tu mówić o sliperze, bo w końcu te cztery rury wydechowe i te parametry, ale właśnie jak na te parametry, to naprawdę dyskretny samochód. Oczywiście znawcy nie będą mieli wątpliwości, to Alpina, bo przecież ma te swoje 20-ramienne felgi, które mają różne wzory, ale ramion zawsze jest 20. Podchodząc do któregokolwiek modelu Alpiny z przodu, dwie rzeczy znajdziemy na pewno. Znaczek BMW na masce oraz przeprojektowaną dolną część przedniego zderzaka z grafiką Alpina. Ikoniczna już stylizacja przedniego zderzaka ma nawet swoją oficjalną nazwę. To Alpina Deco Set. Niestety w prezentowanym modelu tego nie ma, ale widzicie to na ekranie. W B5 Biturbo hydrografikę na zderzaku zastąpiono lewitującym we wlocie powietrza napisem. Kolejna sprawa to kolor nadwozia. Ten egzemplarz jest czarny, bo oczywiście kolorów w palecie nie brakuje, ale Alpina słynie ze swoich dwóch kolorów metalizowanych. Alpina Blue i Alpina Green, czyli granatowy i ciemnozielony. Lakiery metalizowane, tak jak powiedziałem, których odcienie są zastrzeżone. Rozpoznawalne kolory są też we wnętrzu. Tarcze zegarów są jasno-granatowe z białymi cyframi i czerwonymi wskazówkami. Po lewej stronie napis Alpine, po prawej nazwa modelu. I oczywiście materiały najwyższej jakości, jak wspominałem wcześniej, klient może tu zamówić dowolną aranżację wnętrza. Natomiast oprócz tego, co wspomniałem wcześniej też, czyli przerobiony kolor zegarów i napisy Alpina i B5 Biturbo po prawej stronie, mamy też oczywiście logo Alpiny na kierownicy i znak rozpoznawczy również tego modelu i producenta zarazem, czyli małe logo na takiej blaszce z napisem wskazującym numer, powiedzmy, że kolejny produkcyjny tego samochodu, a więc BMW Alpina B5 Biturbo Allrad Limousine 142. Tak mniej więcej to leciało. Zwróćcie uwagę, że pomimo tych wszystkich dodatków, dzięki temu, że są bardzo dyskretne i subtelne, to wciąż jest auto, które jest no właśnie dyskretne i nie rzucające się w oczy. Chyba że ktoś stoi prosto za tym samochodem w korku, to wtedy widzi przed sobą jak na dłoni Alpina B5 Biturbo. A to oznacza, że z przodu samochodu pod maską znajduje się V8 pojemności 4.4, Biturbo oczywiście, o mocy 608 koni mechanicznych i o iście dieslowskim momencie obrotowym, bo aż 800 Nm. To jest typowe dla diesli zresztą, kiedy wartość momentu obrotowego daleko odskakuje wartości maksymalnej mocy.
Napęd trafia na 4 koła za pośrednictwem 8-biegowej skrzyni automatycznej z oprogramowaniem stworzonym przez Alpine. Sprint od 0 do setki zajmuje 3,5 sekundy, a prędkość maksymalna wynosi, uwaga, 330 km na godzinę. Co ciekawe, pomimo podciągniętych parametrów, ten samochód wcale nie jest szybszy ani od M5 Competition, ani od zwykłego M5. A to dlatego, że Alpina i BMW M to są dwie zupełnie różne marki, które idą w dwóch zupełnie różnych kierunkach. W M chodzi o osiągi nade wszystko. Natomiast tutaj liczy się prezencja i klasa. No i szybka jazda autostradą. Przyznam się, że pierwsze kilometry tym samochodem spędziłem przy przełączaniu przycisku Sport, Komfort, Sport, Komfort, bo nie mogłem uwierzyć w to, co czuję. Tak, to jest samochód, który ma 800 Nm i 608 koni, ale mnie najbardziej poraża w tym samochodzie to, jaki on jest w trybie komfortowym. Bo w trybie sportowym on jest oczywiście bardzo podobny do tego, czego możemy się spodziewać po M5, czyli szybkość, fantastyczne brzmienie, choć nie aż tak bardzo głośne i wulgarne, jakie można wydobyć z M5. Tu jest delikatnie stłumione, zgodnie z ideą stojącą za Alpiną. I ja widziałem, że to jest taka właśnie idea. Ja widziałem, że to jest samochód trochę bardziej dyskretny od tych wszystkich M-ek, ale absolutnie nie wiedziałem, jak bardzo dużo komfortu można się spodziewać po Alpinie, po naciśnięciu tego przycisku komfort. Ja bym powiedział magicznego przycisku komfort, bo tak pierzynowa tego samochodu, tak grubie pierzyny pod sobą, absolutnie się nie spodziewam. Absolutnie jestem zaskoczony tym, jak ten samochód potrafi mnie przewieźć z punktu A do punktu B w taki sposób, że jednocześnie czuję się naprawdę luksusowo przetransportowany, a jednocześnie cały czas mam tą fantastyczną świadomość, że gdybym tylko chciał, jeden przycisk, sport, jedno wciśnięcie gazu i na drodze zaczyna się dziać. Co się zaczyna dziać? Nie muszę chyba mówić, bo przecież każdy już widział co najmniej raz jakiś film z testem M5 i wie, że to jest niesamowity samochód. I ten samochód jest taki, tylko jeszcze trochę podkręcony, patrz parametry, ale jednocześnie to wszystko jest opakowane w takie niezwykle luksusowe opakowanie, którego, przyznam się, mimo że wiedziałem, że należy się tego spodziewać, absolutnie się nie spodziewam i tym mnie absolutnie urzeka. Natomiast jest jeszcze jeden aspekt, dlaczego ktoś miałby kupić Alpinę. No, moim zdaniem taki, że jadąc tym samochodem w Polsce mamy kompletnie zerową szansę na to, że na drodze spotkamy drugie takie auto. I nie mówię nawet o tym, że będzie w tym samym kolorze, tylko w ogóle druga Alpina B5 biturbo. Nie widzę takiej możliwości. Prędzej spotkam 3 M5 Competition pod rząd niż jedną Alpinę. I niech ten matematyczny przykład najlepiej wyrazi to, jak wyjątkowo się czuję, jadąc tak wyjątkowym samochodem. I to jest coś, za co się dopłaca i to jest coś, za czym wszyscy odwracają głowę i to jest, no, wszyscy, którzy wiedzą. To sprawia, że legenda Alpiny jest tak mocna i ten samochód wśród tych, którzy wiedzą, co jest grane, budzi takie pożądanie. Wyposażenie tej Alpiny to w zasadzie topowa specyfikacja wyposażenia BMW serii 5, uzupełnione oczywiście o dodatki z logo Alpiny, które znajdziemy na dywanikach, macie bagażnika, listwach progowych, fartuchach wokół końcówek wydechu, na zagłówkach i wielu innych miejscach, co nadaje temu autu ten niepowtarzalny i dyskretny charakter. Cena tak skonfigurowanego samochodu to 719 200 zł. W cenie już jest serwis mechaniczny przez 3 lata, a więc poza zimówkami, ubezpieczeniem i paliwem nie ma już żadnych kosztów. Czy to dużo? Jak na tak unikatowy samochód? Chyba nie, bo każda konfiguracja tego samochodu można powiedzieć, że jest unikatowa, ale przede wszystkim samochód jest niezwykle rzadki i taki, powiedziałbym, cichociemny. Tylko wprawne oko Petrolheada, spojrzawszy na felgi czy też na napis na tylnej klapie, będzie w stanie bez pudła ocenić prawdziwe możliwości tego samochodu. Przekreślony numer VIN i dopisany drugi przez firmę Alpina to
to nie jest poprawianie fabryki. To jest reinterpretacja, to jest dzieło inspirowane. To jest nowe dzieło, które ma własną historię i własną tożsamość. Alpina jest marką dla koneserów, opcją dla tych wszystkich, którzy lubią rzeczy z najwyższej półki, ale nie krzykliwe. To jest tak jak z zegarkami. Każdy słyszał o Rolexie, ale nie każdy wie, że to Patek Philippe jest postrzegany jako ten najbardziej prestiżowy producent zegarków na świecie. I słyszano o nim tylko w odpowiednich kręgach. O Alpinie też. I to jest jej siła i tożsamość.